przygody ty chcesz, więc ciebie też tu potrzebujemy. Siemano, jestem Sawin, to jest oczywiście Hearthstone, a dziś moi drodzy pogadamy sobie o mechanice odkryć, czyli o narzędziu, które według mnie jest największym dziełem twórców gry od początku jej istnienia. Liga Odkrywców była tą przygodą, która wprowadziła mechanikę odkryć do Hearthstone'a. Na razie nie wiemy, jak będzie ona, powiedzmy, i czy w ogóle będzie dalej rozwijana, ale o tym później. Po pierwsze, moi drodzy, karty, które zostały obdarzone tym właśnie magicznym słowem kluczowym odkryć, jest dosyć mało. No pochodzą one tylko z jednej przygody, więc nie możemy się spodziewać tutaj ogromnej puli, ale tak jak widzicie, tylko 4 klasy i plus 5 kart neutralnych zostały obdarowane tą właśnie fantastyczną mechaniką. Na sam początek, mechanika odkryj polega na z reguły jest to okrzyk bojowy, to znaczy na razie wszystkie karty, które zostały wypuszczone z słowem odkryj, mają w sobie okrzyk bojowy, oprócz tego kluczowego symbolu, który ma wybierz jedno, co jest tak naprawdę dosyć podobne do okrzyku bojowego i działa, że tak powiem, zanim tak naprawdę ta karta zostanie zagrana, nie jest to żadna gonia i tak dalej. Ale mechanika odkryj pozwala nam zajrzeć do 3 kart i tutaj jest to zupełnie duża, zupełnie ogromna wariacja tego, jakie to mogą być karty. Mogą być to bestie, mogą być to karty o koszcie 3, mogą być to przygotowane wcześniej karty, nie, że tak powiem, kolekcjonowalne, mogą być to, nie wiem, mechy i tak dalej, i tak dalej. I spośród tych 3 kart możemy wybrać sobie jedną, która zostaje dodana do naszej ręki. Czyli mechanika odkryć tak naprawdę jest takim pseudo card drawem. Można tak powiedzieć, tak, zgadza się, ponieważ zagrywamy kartę i dostajemy jeszcze dodatkową, co prawda, ona nie jest kartą z naszego deku, więc nie możemy tak mieć wielkiego wpływu na nią, ale jakiś wpływ możemy mieć. I tutaj jest tak naprawdę najważniejsze to, co chciałem powiedzieć. Fantastyczna mechanika łączy w sobie dwa może nie tyle najważniejsze, ale co najbardziej istotne i znaczące aspekty Hearthstone. To znaczy, po pierwsze, jest to gra karciana, jest to gra strategiczna, jest to gra, moi drodzy, w której trzeba się zastanawiać, trzeba myśleć, trzeba planować. Trzeba walić! I trzeba umieć, że tak powiem, dobrze zaplanować, trzeba umieć przewidywać to, co może zagrać nasz przeciwnik, umieć to kontrolować, umieć grać, i że tak powiem, nie tylko dobrze, ale przede wszystkim jak najlepiej. I generalnie dużo taktyki, strategii, myślenia jest tutaj potrzebne. Jednak zarazem drugim najważniejszym, tak naprawdę najbardziej znaczącym aspektem Hearthstone'a jest to, że jest on mega losowy. No nie oszukujmy się, jest to gra karciana, więc tak naprawdę każda karta, którą dobieramy, jest już na dzień dobry obdarzona dużą losowością, tak? Co prawda, jest deck, który możemy sobie zrobić. Tak, mam 30 kart. Możemy mieć jakiś wpływ na to, jakie karty będziemy dobierać, ale nie możemy sobie powiedzieć: o, okej, teraz chciałbym dobrać to, to lub to. Każdy draw, a także wiele innych mechanik i na wiele innych sposobów wprowadzona jest ta właśnie losowość do Hearthstone'a. I mechanika odkryła, myślę, że bardzo ładnie i w bardzo zdrowy sposób dla gry łączy to. Bo dostajemy 3 losowe, w tym przypadku na przykład moce specjalne od Serpent Fina Mergultona, jednak akurat w przypadku mocy specjalnych mamy dosyć ograniczony wybór. Powiedzmy bestie. Tutaj naprawdę jest bardzo dużo kart. W sensie, jeśli wpiszemy sobie bestia, mamy naprawdę dużo kart. To mogą być oczywiście karty klasowe, mamy na nie większe szanse niż na karty neutralne, ale także samych kart neutralnych, no tych bestii jest naprawdę dużo. I to są bestie od schwytanego Jormungandra, które są wielkie, po naszego małego dzika szabloskalnego. To jest naprawdę duża i myślę, że jedynie zwiększająca się pula kart, aczkolwiek możemy wybrać. I to jest według mnie najważniejsze. To, że możemy wybrać, pozwala nam połączyć drugi aspekt. To znaczy, tę losowość łączymy ze strategią, tym, że możemy pomyśleć. Na przykład, w przypadku Kustosza Muzeum. To jest karta, którą rzucamy gdzieś na początku gry, prawda? I w zależności od tego, z jakim deckiem gramy, czego się spodziewamy, możemy sobie wybrać no nie powiem, że konkretną kartę z agonią, ale możemy sobie wybrać karty, które bardziej nam są przydatne. Na przykład, jeśli gramy przeciwko kontrolnemu wojownikowi, no to wiadomo, że będziemy szukali jakichś kart, które mają, nie wiem, ogromne value, typu Szatkownik Szmondaka, Zimnopaszcze jest także miło, oczywiście, może nie Lewbójnogrzyw, ale Sylvana, Kairn, no to jest na pewno coś, co chcemy zobaczyć. Jednak jeśli grałem przeciwko agro, z pewnością będziemy mieli większą tendencję do wybierania czegoś typu Niestabilny Gul. Wybuchowa Owca jest także super, Upiorny Pajęczek, aby poradzić sobie z tymi jedyneczkami naszego przeciwnika, nie wiem, Zbieracz Łupy, jeśli potrzebujemy, i tak dalej, mnóstwo jest różnych wariacji właśnie tej, właśnie na które nam pozwala ta mechanika od krytek, jak powiedziałem. I teraz, jakby to powiedzieć, mimo że jest to losowe, mamy tę opcję wybrania i to mi się najbardziej podoba, bo jest w tym połączenie dwóch aspektów najważniejszych dla gry,
nie jest to jakąś mega OP mechaniką, to znaczy nie powiecie mi, że Gorlobot czy Inkrustowany Skarb, bo już tak naprawdę dowolna karta z tych właśnie zawierających sobie mechanika odkryje jest OP. Okej, są lepsze, Mroczny Handler jest grany teraz niemalże w każdym Warlocku, bez względu na to, czy jest Zoo, czy to jest jakiś Rhinolock, no w Handlocku może nawet nie aż tak często, ale nadal jest on bardzo, bardzo grany. Oczywiście, w przypadku Mrocznego Handlarza dużo zależy tak naprawdę, i tutaj też należy wspomnieć na temat ogólnie tej mechaniki, od, w sensie, można powiedzieć, że te karty nie są dobre same w sobie. Nie, wartość tych kart, to czy te karty będą bardziej lub mniej grywalne w przyszłości, bardzo zależy od kart innych. W przypadku Mrocznego Handlarza oczywiście mówimy o kartach za jeden Warlocka, ale także oczywiście neutralnych. Ogień duszy, nadmiar mocy nigdzie się nie wybierają, ale na przykład karty typu poszukiwaczka relikwiarza, no kiedyś w końcu znikną z Hearthstone'a razem z kolejną jakąś tam rotacją. Idąc oczywiście dalej, mogę wymienić karty neutralne, które są obecnie teraz nawet bardzo fajne do dodania, aczkolwiek na przykład to jest zły przykład karty, ale na przykład zombiak. Zombiak bardzo jest przyjemny przeciwko agro. Już niedługo go nie będzie, przynajmniej w standardowym formacie. Dlatego, tak jak powiedziałem, wartość tych kart z mechaniką odkryj, co jest według mnie jeszcze fajniejsze i dodaje im jeszcze tego bardziej superowego, można powiedzieć, efektu, zależy głównie od. W obecnym przypadku mamy jeden wyjątek do tej reguły. Arcyzłodziej Rafam jest kartą, która bez względu na to, że tak powiem, jakie będą inne karty, zawsze będzie miała no mimo wszystko podobne porównywalne value. Nie będzie tak zależne od tego, jakie bestie obecnie będą, lub też jakie mechy będą, lub też jakich kart o koszcie 3 obecnie będzie. Oczywiście, przez to, że ta pula kart jest tak ogromna, nie jest to, można powiedzieć, tak zależne jak w przypadku chociażby demonów. W przypadku demonów, jak patrzymy sobie na demony Warlocka, to nie jest ich aż tak dużo mimo wszystko. Mówimy oczywiście o stronnikach, więc większość z tych kart wypada. My niedługo pożegnamy z wejściem z trybu standardowego karty z Naxxramas i z GVG, więc tych demonów będzie jeszcze mniej. I dlatego Herald Pustki, który także jest kartą, która zależy, można powiedzieć, od innych i to wręcz bezpośrednio, niedługo już nie będzie aż tak dobry. No bo nie będzie Mal'Ganisa, nie będzie, no nie wiem, jeśli ktoś to grał, no to potężnego strażnika zagłady, to jest dopiero za jakiś czas, ale nie będzie lewitującego obserwatora, którego moglibyśmy często zobaczyć kiedyś dawno temu w Demon Locku. Także wartość tej karty bardzo zależy tak naprawdę od każdego demona lub odjętego od gry. W przypadku karty odkryj nie jest to aż tak mega, nie ma aż takiego dużego nacisku, bo tych kart za koszty 3 zawsze będzie, myślę, że bardzo dużo. I to, czy będzie jedna więcej lepsza lub jedna lub jedna gorsza więcej, lub tam w inną stronę, nie będzie aż tak bardzo bezpośrednio wpłynąć na tą kartę, tak jak powiedziałem, tylko z Arcyzłodziej Rafam, który jest, i chciałem się nad nim tutaj troszeczkę chwilę dłużej skupić, jest jedyną kartą, która tak naprawdę nie ma w sobie aspektu tej losowości. I to jest, myślę, że fajne, że jest jedna taka karta. Oczywiście byłoby to troszeczkę niedobre, tak mi się przynajmniej zdaje, gdyby dużo kart z tą mechaniką odkryj była zawsze niemalże identyczna. W przypadku tego Arcyzłodziej Rafama mamy zawsze dokładnie te trzy same artefakty, z których jedne są częściej brane niż inne, ale to już inna kwestia. Chodzi o to, że zawsze może mamy gwarancję, że rzucę za Arcyzłodzieja Rafama, a w 10 turze na pewno zagram tę kartę, bo będę mógł sobie ją wybrać. Nie mogę powiedzieć z Inkrustowanym Skarbonuszem, że zagram go sobie w drugiej turze, a w trzeciej turze na 100% będę mógł zabrać, nie wiem, czempiona światłości, żeby wyciszyć jakiegoś demona. No tego nie mogę być pewien, oczywiście. Ale tak długo jak tych kart właśnie z mechaniką odkryj, można powiedzieć, taką nielosową jest mała, w tym przypadku teraz jedna, jest to, myślę, że najbardziej zdrowe. To jednak, tak naprawdę ten aspekt, który mi się najbardziej podoba, wiem, że może zdawać się to oczywiste, ale jest to, że mamy ten wybór. I kruczy symbol, po prostu, to znaczy, sama mechanika odkryj daje nam ogromną możliwość wyboru, co jest bardzo ważne w tej niesamowicie, prawda, losowej grze, że im więcej tych wyborów mamy, im więcej wpływu na tę, można powiedzieć, losowość daje nam twórca gry, tym fajniej. Kurczy symbol za to bierze ten wpływ, tę możliwość wyboru do kwadratu, bo to nie tylko, że mamy wybierz jedno, to jeszcze potem mamy dwa razy opcję odkryć. Jak jakby rysujemy sobie drzewko, którego punkt jest na samej górze i teraz mamy zejście w stronników, zejście w zaklęcia. No tutaj jest ogromna pula i tu jest też ogromna pula, wiadomo, zaklęć, ale nadal dostajemy trzy, z których to zaklęć, sam druid, ponieważ oczywiście z jego zaklęć wybieramy, nie są one także takie słabe, w sensie zaklęcie. Naprawdę, w sensie, żywe korzenie, gniew, gwałtowny wzrost w turze drugiej. Naprawdę, w sensie, te zaklęcia nie są fatalne. To nie jest tak, że po prostu, możemy mieć bardzo często taką sytuację, że dostajemy trzy zaklęcia, z których po prostu żadne nie jest absolutnie nam potrzebne, albo dobre, albo coś tam. Także to, że mamy
wybór, to, że możemy sobie wybrać tą kartę, jest niesamowicie fajne. To jest w sensie, możliwe, że się powtarzam w tym przypadku, ale chcę to jeszcze raz bardzo zaznaczyć. Losowa karta nie do końca losowa. I to jest, myślę, że bardzo, bardzo zdrowe podejście do Hearthstone'a. Nie chciałbym, aby Hearthstone doszedł do takiego momentu, gdzie wszystko by można było powiedzieć, przewidzieć się, gdzie wszystko można byłoby przewidzieć, gdzie można było, nie wiem, by układać sobie karty przed meczem w danej kolejności, aby mieć ładne rozdanie czy coś takiego. To myślę, że było bardzo niezdrowe dla gier. Oczywiście z drugiej strony, robienie mega losowych kart, takich mega, mega losowych. Może to nie jest dobry przykład, ale chodzi mi o poziom losowości typu karty, którą na pewno znacie, niestabilny portal. No tutaj losowość jest ogromna po prostu, no bo mamy wszystkich stronników w grze, ich jest naprawdę kilkaset, tak? To jest bardzo, bardzo dużo kart. Więc nie mówię, że ta karta szczególnie jest jakoś niezdrowa dla gry, nie to mam na myśli, ale chodzi mi o to, że niedobrze by było, gdyby takich kart było bardzo dużo, bo wtedy naprawdę ta gra była, jak to się często mówi, no rzucaniem monetą, a nie rzeczywiście jakimkolwiek skillem. A w przypadku mechaniki odkryj możemy bardzo popisać się mimo wszystko strategią i dlatego ponownie, jeszcze raz zaznaczając, połączenie aspektu losowości, tak naprawdę dwóch antagonistycznych aspektów, prawda, bo losowość, a planowanie to są swoje zupełne przeciwieństwa. I to, że w Hearthstone można połączyć za pomocą jednego magicznego słowa te właśnie dwie mechaniki, no to jest coś, co po prostu mnie przyprawia o bardzo przyjemne dreszcze i dlatego uważam, że ja będę naprawdę bardzo zdziwiony, myślę, że bardzo pozytywnie zdziwiony, jeśli twórcom gry uda się wymyślić coś, co przynajmniej w mojej bardzo subiektywnej opinii będzie jeszcze lepiej, można powiedzieć, utożsamiało grę. Mechanika odkryj pięknie utożsamia Hearthstone'a. Jeśli miałbym komuś powiedzieć, kto nigdy w życiu nie gra w Hearthstone'a, nie wiem, opisz mi jedną mechaniką, jednym słowem mniej więcej o co w tym chodzi. Powiedziałbym odkryj, na 100%, ponieważ, tak jak powiedziałem, połączenie dwóch przeciwieństw, coś co działa, co jest dobre i co najważniejsze chciałem zaznaczyć tak naprawdę wobec tych kart, które tutaj wymieniam, kurczę symbol, jest grany jak najbardziej. Eteryczny przywoływacz w bardziej kontrolnych tempomagach jak najbardziej. Oczywiście nie jest to taka karta, żebym wszędzie wsadzam do każdego deku, bo nie o to chodzi w każdej karcie, ale tam, gdzie ona może mieć swoje miejsce, tam ona rzeczywiście jest. W Fryście, no, Pustosz Muzeum jest grane zawsze w dwóch opcjach. W Dragon deckach może nie do końca, no ale bez przesady, nie wciskajmy karty, która ze smokami zupełnie nic nie ma wspólnego do Smoczego Priesta. No, Mroczny Handlarz, tak jak mówiłem, w każdym Warlocku teraz jest i to w dwóch kopiach. No, może nie we wszystkich dwóch kopiach, no bo Rinolog i tak dalej, ale Separate Fin Brigadon świetnie znalazł się w deckach, których, no, Hero Power nie do końca, znaczy, klasach, które mają fajny pomysł na deck, ale ten Hero Power bardzo im przeszkadza. Na przykład w Agro Szamanie, oczywiście to nie jest to, co najbardziej pochwalam, ale znalazł się jak najbardziej. Inkrustowany Skarabeusz coraz częściej pojawia się w, uważajcie, kontrolnym Rinologu. Warriorze. W Rinologu także może się pojawiać, oczywiście w wielu innych taliach także się pojawia, jest jak najbardziej obecna taka karta. Gorlobot trochę mniej, bo możliwe, że nie za bardzo wpisuje się w synergię z mechami, w sensie w synergię z mechami jak najbardziej, ale w ogólne założenie mech deków, to znaczy jest on możliwe, że troszeczkę za wolny. Grobowy pająk, powiem tak, niedawno grałem z takim Hunterem, ale nie wiem, może możliwe, że to było tylko jednorazowe takie podejście. Generalnie ta karta jest okej, tylko po prostu jest troszeczkę za wolna. Arcyzłodzieja Fam, no raczej rzadko. Ale tak naprawdę, no, z tych wszystkich kart, które wymieniłem, tych kart jest 4 plus 5, 9 kart. Ile wymieniłem? Że tam 4 czy 5 czy 6 jest granych. Ponad połowa jest grana z nich. No to wyobraźcie sobie, co będzie, i tutaj chciałem dojść do, można powiedzieć, końcowego punktu tego, co chciałem dzisiaj przekazać. Co będzie potem? To znaczy, czy ta mechanika odkryj? Może inaczej, wstęp zrobię w ten sposób, że Naxxramas jednoznacznie i można powiedzieć bardzo boostowało agonię i wszelkie synergie z tymi agoniami wiążące się. Oczywiście były takie wyjątki jak Władca Norumaru, które z agoniami nie miały nic absolutnie wspólnego, ale ogólnie ten motyw agonii był trzymany. Po odejściu Naxxramas agonie nadal zostaną, ale nie dlatego, że zostaną, tylko dlatego, że były już wcześniej, przed Naxxramas. Gobliny i Gnomy nie sprowadziły żadnej konkretnej nowej mechaniki, Czarna Góra nie. Wielki Turniej i Liga Odkrywców, one wprowadziły nowe mechaniki. Wielki Turniej oczywiście inspiracje, Liga Odkrywców, tak jak powiedziałem, odkryj. I mam ogromną, szczerą i naprawdę wielką nadzieję, ponieważ tego jeszcze nie możemy powiedzieć na 100%, że ta mechanika odkryj zostanie. To znaczy, że w przyszłych dodatkach, w przyszłych przygodach, w przyszłych jakichkolwiek formach wprowadzania nowych kart do gry, nadal to słowo kluczowe będzie się mogło zjawiać, bo myślę, że naprawdę to by był... No i tak, mi by bardzo brakowało, gdyby ktoś postanowił, że ta mechanika odkryj jednak była fajna w tej Lidze Odkrywców, ale kończy się Liga Odkrywców, to do widzenia. Nie, błagam, aby tak się nie stało. Według mnie jest to świetna mechanika, bardzo zdrowa dla gry, nie OP.
i utożsamiających Hearthstone'a najlepiej pod słońcem, jakbym mógł to sobie tylko wyobrazić. Podpisuję się pod każdą pozytywną, myślę, że opinią na temat tej właśnie mechaniki i jestem ciekawy, co wy o niej uważacie. Możliwe, że z jakiegoś powodu jest nie w porządku, może jest coś, co pominąłem. Dajcie mi znać, to był, moi drodzy, mój właśnie wykład na temat mechaniki Odkryj. No a póki co, dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia!